komórka Flap Vintage do telefonu Galaxy Note. Pasuje do Note, Note 2, Note 3, Note Neo i innych tego typu podobnych. Jest to produkt wykonany całkowicie w Polsce ze skór naturalnych, skór garbowanych w stylu vintage, czyli takiej skóry lekko starzonej. Dostępny w dwóch kolorach, brązowym i czarnym. I to, co jest fajne, mamy z tyłu zamknięcie też na pasek, więc możemy to nosić również na pasku spodni. Jak nie chcemy, to możemy normalnie to nosić w kieszeni, w kurtce, w torebce. Mamy tutaj zamknięcie magnetyczno-zatrzaskowe, czyli to jest magnesik i też taki przy okazji zatrzask. No i co jest fajne, mamy pasek do szybkiego wyciągania. W momencie, kiedy mamy kaburkę na pasku, czy nawet tak nie jest na pasku, no obojętnie w jakiej sytuacji, chcemy, tutaj teraz ja ją zamknąłem, chcemy szybko wyjąć telefon, to wystarczy popuścić, pociągnąć i nam telefon ładnie wychodzi. Tak? Przy zamkniętym nie bardzo, natomiast jak jest zamknięte, no to tak nie za bardzo, można urwać, ale wystarczy lekko popuścić tutaj zameczek, pociągamy i nam ładnie telefon wychodzi. Oczywiście rozmiar, tak powiadam, to jest tak uszyte, że Galaxy 2, Galaxy zwykły, ten jeden, a i mniejsze telefony, bo to jest taka konstrukcja, że zobaczcie nawet tutaj Nexus 5, dużo mniejszy od Note'a, nawet tego Note'a dwójki, to jest dużo mniejszy telefon, no ale to w zasadzie spokojnie można w tym nosić, wszedł trochę głębiej, ale to niczemu nie przeszkadza. Jest dobrze zabezpieczony, a z wyjęciem problemu nie ma, bo po prostu pociągamy, mamy otwarte, pociągamy za pasek i telefonik jest wyjęty. Ta skórka naprawdę bardzo gruba, fajna, tu w środku taki też mocny welur, mocny, ale i delikatny, to jest bardzo ważne, że on długo wytrzyma, odpowiednio gruby, czyli on się Wam nie wytrze, będzie cały czas, o tutaj był pasek wyciągnięty do końca. On nie będzie Wam później wycierał telefonu, bo welur przetarty dojdzie później do skóry i może, a tutaj niestety nie, tutaj nic takiego nie będzie, to jest odpowiednio gruby welur. Polecam, fajny futerał, bo to jest takie dwa w jednym, to może być jako kabura na spodnie i to może być jako futerał, który można po prostu z powodzeniem nosić w kieszeni marynarki, w torbie, gdziekolwiek. A nawet tutaj można wykorzystać w ten sposób, że tu pod to podczepić smycz i po prostu nosić na smyczy, na szyi. Też jest na to sposób. Skóra typu vintage też ma taką zaletę, że gdzieś tam ją porysujemy, to tylko dodaje jej uroku, a gdzieś tam mocniej porysujemy, to wystarczy tak lekko to przetrzeć wilgotną szmatką i to wraca do swojej faktury poprzedniej. I tak jak powiedziałem, to co najważniejsze, to jest produkt polski. To nie jest jakaś tam, kurczę, Turcja, Bangladesz, czy Pakistan, gdzie to tam może być, nie wiem, ze skóry strusia, czy z czegoś takiego. Tu macie porządną skórę bydlęcą, która naprawdę daje świetny efekt, no i poczucie takiego komfortu noszenia czegoś porządnego.